Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Hubianko, a to jest kolejny odcinek z Battlefielda 4. No i dzisiaj gramy sobie w szturmy na mapce Propaganda. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Jeśli chodzi o FPS, to jeśli będzie jakiś spadek czy coś, to was za to przepraszam. I ktoś z was prosił o to, żebym zagrał sobie bronią AK-12, to jest chyba ten karabin. I zagramy sobie tym karabinem. Jeśli chodzi o tryb gry, czy to normal, czy to hardcore, pewnie już zauważyliście, że to jest hardcore. Nie widać, jak szybko zginąłem. To jest wiadomo, pierwsza rzecz taka charakterystyczna do hardcora właśnie, jeśli chodzi o nagłą śmierć, ponieważ tutaj kilka strzałów wystarczy, aby po prostu zginąć bez problemu. Tutaj mamy dwa punkty B i A, są tak fajnie ułożone, ponieważ trudno jest je zdobyć, ale też jest trudno je bronić. Tutaj mamy takie fajne przejście. Pozwolę sobie tutaj być. I tu będzie nam wróg bardzo, bardzo starał się po prostu przedostać. O właśnie, widzieliście teraz, jak pięknie mi poszło. Jeśli chodzi o staty, to mam 3 na 2. Jest, dobra, kolejny typek. Jest, dwóch typów na raz, nie trzech. Trzech ludzi na raz. Także widzicie, że fantastycznie, kurde, ma. Ale piękny kill. Widzieliście co? 7 na 2, 7 na 3 już na chwilę obecną. Kurde, B nam zaczynają brać. Ale nie możemy odchodzić, przecież oni popełnili wielki błąd, odchodząc od tutaj tego miejsca. Ja nie odchodzę, tutaj postaram się przypilnować. A oni tutaj sobie rzucę apteczkę. Tam są nasi. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej plecy pilnować. No nie wiem, ja tu... Wiecie co? Tu jest dobre miejsce, aby wejść... Oho, tutaj właśnie. Chociaż nie wiem znowu, czy to nie będzie trochę zła rzecz. Ale dobra, spróbujmy. Włączę laser, ponieważ mogą mnie tutaj zauważyć. Dobra, uciekłem od tego. Myślę, że moja apteczka nie będzie tutaj jakoś potrzebna, ponieważ... Wo. Gdzie jesteś? No alfa! Dobra, rzuciłem tutaj mój granat. Jany. Z uderzeniowego RGO. Oho, dzięki stary. Nie, jeszcze ci dobili. Dobra, trudno się mówi. Ale fajna akcja. Szturmowcą właśnie. Nie, sorry. AK gramy. O, mam Bulldoga odblokowanego i F2000 i Skarha. Bo myślę, że postaram się jakoś krótko, niedługo to po prostu sprawdzić ten karabinek. I tutaj sobie, on tak wygląda, fajna jest, tutaj macie specyfikację tego, jak to, co, z czego korzystam tutaj. Dobra, lecę na rozstawienie. I przejmują nam B. Podłożyli bombę, ale mam nadzieję, że się mimo to uda. Nie. Zaraz, dzięki stary. No, przydałeś się, ale no, dobra, starał się, kurde. Tu akurat nie była jego wina. To była wina typka, który znalazł się w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej porze. Sorry, rozbrajam szybko. Jest, udało się. To do mnie strzelali, ach. Dobra, nieważne, że zginąłem, ważne, że udało mi się odblokować ten punkt. Rozbroiłem bombę, fajnie, dobra. Dzięki koledzy. Dobra, włączmy laser. Tutaj będzie groźnie, bardzo groźnie. Okej. Trochę tak po kampie. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tutaj kampić. W sumie to jest mój cel właśnie, żeby musimy kampić, bronić punktu. Dobra. Jest, dobra. Trzech zabitych znów. Odblokowałem dymny. Okej. Tam czekam na jakieś... Nie, dobra, tam poszedł jeden z wsparcia od nas. Z mojej drużyny. Więc chyba tam już spokojnie się zrobiło. O,
Uleczy ktoś? Tam gdzie medyka? Ulecz medyku, proszę cię. Uleczysz? Byłbym ci strasznie wdzięczny. Dobra, odrodziłem się tutaj na bebo. Jak przyjmują, to idę z pomocą. Trzeba uważać, żeby nie z... O, bulldog. Szczerze powiedziawszy, odblokowałem tą broń i słyszę, znaczy jestem po prostu w stanie skorzystać z tego i zauważyć, że to jest dobra broń, ponieważ to jest chyba broń, z której najwięcej ginę, naprawdę. Z żadnej broni tak nie ginę jak właśnie z bulldoga. Za każdym prawie razem jak zginę, patrzę, bulldog, no i wszystko jasne. Tutaj B się niepokoi strasznie o to, bo już B, bo już widzę, że spory. Dobra, nasi. Okej. Okay. Tam granat ktoś rzucił. Jeny, tutaj widziałem go po lewo, ale asysta jest. Pięknie, to się liczy. Że jest asysta. Nie zaliczyli mi, bo chyba od 80 się dopiero liczy na zaliczenie, bo to jest fajne, że... O Jan, już zbliża się koniec meczu. Dalej, dawajcie kogoś tam. Dobra, zrzuciłem tam uderzeniowy RGO. Dobra, jest asysta. Ach, śmierć. Czyżby koniec? Tak, koniec. No i mój zespół wygrał. Nie sądziłem, że ten mecz się znowu tak szybko skończy. Prosiliście o dłuższe odcinki, ale co ja zrobię? Po prostu szybko udało się wygrać tutaj akurat. Ale zostańmy do końca jeszcze. Zobaczmy, co tutaj na nas czeka. Jakie staty? Odblokowaliśmy, tak, M320 dymny. Fajnie. Tutaj karabiny szturmowe, no i dwie beretki, nie, trzy beretki. Tak więc, Hubianko, staty 11 na 9, wynik 4000. I to było na tyle, miejsce mam 8, ponieważ nie byłem od początku na tym serwerze i tak wyszło właśnie, jak wyszło. Ja się, moi drodzy, z wami żegnam, w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Na razie, cześć!